Eon czyta. Michał Bałucki, Grześnie Niepiśmienny, rozdział pierwszy. To był Grześ i co umiał. Ojciec Grzesia nie był od tego, żeby jego chłopak umiał czytać i pisać. I miał najszczersze chęci posyłać go do szkoły. Ale zawsze się tak nieszczęśliwie składało, że nigdy na to czasu nie było. Zimy jedna po drugiej były tak ciężkie, mroźne. Z zaspami śnieżnymi i zadymkami, że Wojciechowa, matka Grzesia, nie miała serca na taki czas gnać chłopca o pół mili blisko na pociejowskie grunta do szkoły. A przyszła wiosna, to zawdy chłopak był potrzebny w domu. To gęsi przypilnować na pastwisku, żeby w szkodę nie poszły. To powódkę do karczmy, to małą Patrysię pokołysać, albo starej Giertrudzie pomagać przy bydle. Wrzniwa jeszcze bardziej był przydatny. Gdy wszyscy wyszli w pole do roboty, to gdyby nie on, nie byłoby przy kim zostawić chałupy i małej Patrysi. Zagraj i on byli wtedy jedynymi stróżami. Zagraj odpędzał dziadów i złodziei głośnym szczekaniem. A Grześ nie tylko, że Patrysię bawił, huśtał, uśpił śpiewaniem, ale i gałązek chrustu nałamał. I ogień rozniecił na kominie i pilnował, żeby się kot nie dostał do garnków z mlekiem. I drobił zacierki na nieckach. Wojciechowa potrzebowała tylko na chwilę wpaść do domu, ponastawiać garnki, zamieszać, zasypać, a reszta to już była na głowie Grzesia. Matka miała z niego niemałe wyręczenie, bo był chłopiec ciekawy do każdej roboty, a uważny i roztropny, że można się było spuścić na niego jakby na dorosłego. Jeszcze nie miał dwunastu lat, a już rwał się do koni. Wodził je na paszę do wody i dawał sobie radę, czy spętać na pastwisku, czy zaprzęs do pługa lub poganiać przy orce. Pomagało mu do tego wiele, że śmignął prędko do góry i miał wzrost i siłę nad wiek. Gdy się go widziało z daleka, w polu, przy robocie, przysiągłbyś. Że to już dorosły parobek. Dopiero z bliska widać było, że to jeszcze chłopak. Z umysłu udawał starszego niż był. Naśladując dorosłych, tak samo kloł, jak oni. Tak zamaszyście chodził, nawet papierosyć mił, spluwając przytem tak jak tatuś. Wojciech nie bronił mu tego, bo go okrutnie ucieszyło, że mu się taki śwarny chłopak udał. Że ma z niego wyręczenie i rad przechwalał się nim wszędzie. Po odpustach, jarmarkach wodząc go ze sobą, żeby wcześniej przyzwyczaił się do wszystkiego. Nieraz wracali obaj podchmieleni, nie jako ojciec z synem, ale jak dwaj kamraci, trzymając się za szyję i przyśpiewując, a matka patrząc na to, aż się ze śmiechu brała pod boki. Hehe! <laughs> Mówiła, to ci chłop będzie kiedyś z tego Grzesia. Ojca zakasuje. Ha, dali Bóg zakasuje, powtarzał ucieszony Wojciech. Powiadam ci, matko, co to za szelma chłopak. Do wszystkiego powiadam ci. Rzeczywiście był do wszystkiego, tylko nie do książki, nie do pisania. Kiedy poszedł do pierwszej spowiedzi, to jego mość aż się za głowę wziął, że Grześ taki duży urósł i ani czytać, ani pisać nie umie. Wnet ojca zawołał do siebie na plebanią i zaczął mu kłaść w uszy. Cóż wy tam sobie myślicie, Wojciechu? powiada. Chłopaczysko wyrosło jak dryblas i liter nawet nie zna. Bójcie się Boga, czy wam to nie wstyd? Żeby to syn jakiego biednego komornika, to jeszcze byłaby wymowa, że nie miał za co go uczyć. Ale wy przecie gospodarz zamożny, i żeby tak zaniedbać dziecko. Na toż on sam potem będzie miał żal za to i bardzo słusznie. E o co to by miał mieć żal, proszę jego mości. Odparł wojciech rezolutnie. Ja czytać i pisać nie umiem, a uchowałem się i jestem gospodarz jak się patrzy. Ale teraz inne czasy, mój wojciechu. Dawniej Włościan uważano za małoletnich. Myślał za was pan i ksiądz. A teraz wy sami musicie myśleć i radzić o waszych potrzebach. Chłop dziś im więcej umie, tym lepiej dla niego i dla gminy. Ha, może i jegomość mają rację. Myślał sobie Wojciech, wracając do domu i skrobiąc się po czuprynie. Myślał, że może trzeba by, żeby się grześ choć czytać i pisać, poduczył trochę. Późno było już na to, ale lepiej późno jak nigdy. Rada tedy z żoną i syna także pytali o zdanie. Grześ nie był od tego, bo miał chęć do wszystkiego. Ojciec kupił mu elementarz, Tabliczkę, piórnik, linię, nawet torbę na książki i Grześ wyposażony we wszystkie przybory, ubrany czysto, porządnie jak na kmiecego syna przystało, pomaszerował do szkoły.